Dotarliśmy do nieznanych zdjęć dokumentujących pobyt jednego z przywódców gangu Pruszkowskiego w Izraelu. To Andrzej K., pseudonim Pershing. Z kim się spotkał? Kim jest stojący obok Pershinga mężczyzna w czerwonej marynarce? Co łączyło go z szefem polskiej mafii? A widział pan, co Masa o panu mówił? Nie. Najpierw, że czerwona marynarka tutaj, a potem, że Pershing kazał pana swojej grupie traktować z szacunkiem, bo to jest... No bo wtedy może cię uratowałem. Odkryliśmy nieznane fakty na temat jednego z najważniejszych polskich duchownych. I pan był w Łódź? To panu bym wszyscy powiedzieli, że był. Przede wszystkim ja nie piłem alkoholu. Czy nie był partnerem dla mnie? Pralnia pieniędzy w diecezji arcybiskupa Głudzia. Chciałem porozmawiać o kontach w Szwajcarii. A o co chodzi z fałszywym czekiem na ponad 1 000 000 euro? Co łączy mężczyznę w czerwonej marynarce z arcybiskupem Głudziem? Jeżeli ktoś się wiąże z człowiekiem takim jak powodem mam dwa. Pierwsze pieniądze, a drugie buda. Pershing, jeden z liderów polskiej mafii, odwiedza ukrywających się w Izraelu byłych szefów RDB. W aktach jednego ze śledztw odnaleźliśmy niepublikowane wcześniej fotografie z jego pobytu w Izraelu. Co tam robił? Odnalezione przez nas fotografie pozwalają zobaczyć jednego z najgroźniejszych polskich przestępców w czasie beztroskiej wycieczki po Izraelu. Pershing i Wiesław P., pseudonim Wicek, zwiedzają Stare Miasto w Jerozolimie, Ścianę Płaczu i dzielnicę żydowską. Zdjęcia pokazują, jak bliska więź łączyła obu mężczyzn. Pershing był w tym czasie symbolem najbardziej bezwzględnej przemocy. Na swoje rozkazy miał zabójców i brutalnych egzekutorów. Ale Wicek zachowuje się w jego towarzystwie zadziwiająco swobodnie. Mężczyźni siłują się na rękę, poklepują po plecach i okazują sobie przyjaźń. Może było przytulenie jakieś tam, na picie byliśmy. Nie, proszę pana, ja panu powiem szczerze, temu życiu uratowałem. Skoczył z tamy do hotelu Daniel. Tam takie tamy są. Skoczył z tamy i go porwał ten. Zaczął go kręcić. I skoczyłem za nim w ubraniu. I potem by nie dał mi za to krzywdy zrobić. Żeby go wyciągnąłem. Ale pobyt w Izraelu to nie tylko zwiedzanie zabytków. Pershing intensywnie spotykał się z właścicielami RDB. Nie wiemy, jakie interesy omawiali. Jednak zdjęcia z tych spotkań pokazują, jakie relacje łączyły szefa polskiej mafii z dwoma uciekinierami. Pozycja, w której siedzi Andrzej K., wyraźnie pokazuje wyższość, jaką okazywał swoim gospodarzom. To jest nie tylko prosty człowiek, ale to jest człowiek ani wykształcony, ani komunikatywny, nadużywający alkoholu. I tutaj ten wątek to jest przyjaźń z biskupem. Oni piją ostro obydwa. Proszę wyobrazić, że w tej Bobrówce wybudował willę koło Kudzia. Słowa generała potwierdzają się. Ciągle nieukończona rezydencja Wiesława P., pseudonim Wicek, znajduje się zaledwie kilkaset metrów od posiadłości arcybiskupa. Doskonale widać to na zdjęciach z lotu ptaka. Przejeżdżając obok domu arcybiskupa, zauważamy, że brama wjazdowa jest otwarta. Postanawiamy sprawdzić, czy duchowny jest dziś w domu. Okazuje się, że jest w głębi ogrodu. Dzień dobry! O co chodzi? Ja do księdza.